Rozmowa Radia Index. Rozmowa Radia Index. Witam serdecznie w poniedziałkowej odsłonie programu VIP-room. Dziś tłoczno w studiu akademickiego Radia Index. Goście debiutujący, chociaż ze sporym stażem na karku, zespół Jared. Witam was, panowie. Przedstawcie się po kolei. Proszę. Siema, jestem Wacław. Gram w zespole Jared, jestem perkusistą. A jestem Paweł i gram na gitarze i śpiewam. A ja jestem Grzegorz, również gram na gitarze czterostrunowej i też śpiewam. Kurczę, już jedno pytanie mi zabrałeś, ile strun ma twoja gitara, no ja nie wiem, co teraz zrobimy, ale dobrze, jakoś postaramy się sobie poradzić. Spotykamy się przede wszystkim dlatego, że w końcu, po latach, po długich, wieloletnich przygotowaniach udało wam się wydać debiutancką płytę, więc na wstępie gratuluję przede wszystkim, bo to nie każdemu się udaje jednak. Do ciebie, do domu, tak nazywa się krążek. Pierwsze pytanie, najważniejsze i najprostsze. Dlaczego tak długo to zajęło? Dlaczego tak długo? Przede wszystkim dziękujemy za gratulacje. A dlaczego tak długo? Wydaje nam się, że to była kwestia po prostu skompletowania zespołu. Tak jak widzimy tutaj, mamy naszego perkusistę, który sprawdza się w swoim fachu. I chyba to był taki bodziec do tego, że w końcu zasłużyliśmy sobie na to po długich latach oczekiwania. Mieliśmy 5 lat przerwy, także po długich latach oczekiwania stwierdziliśmy, że no nadeszła pora, żeby dokonać tego, czego każdy tak naprawdę chce po pewnym czasie, czyli nagrać długogrający krążek. Nie chcieliśmy bawić się już w epki, dema i tak dalej. Stwierdziliśmy, że no niestety, ale tyle czasu nam to zajęło, więc postanowiliśmy już z grubej rury wypuścić długogrający krążek. No to płyta już jest. Bardzo ładna okładka swoją drogą. Do tej okładki za chwilę przejdziemy, bo ja chciałbym chwilę zawiesić na niej nie tylko oko, ale i też parę słów. Powiedzcie mi, no skoro jest już płyta, to podejrzewam, że w związku z promocją tego krążka szykuje się jakaś trasa koncertowa. Przynajmniej tak to wygląda zazwyczaj. Chyba, że macie jakiś inny niekonwencjonalny pomysł na promowanie. Nie, oczywiście pomysł jest raczej standardowy, także poczekamy do końca ferii i ruszymy tutaj w trasę promującą nasz krążek. Mamy nadzieję, że ponownie uda nam się zawitać jeszcze raz za naszą zachodnią granicę i zagrać tam koncert z naszym zaprzyjaźnionym zespołem Duck or Duff. A potem będziemy grać dalej. Także cały świat. No tak, cały świat. A na koniec Hiszpania. A przystanek Woodstock? Nie marzy wam się jeszcze przystanek Woodstock? Bo to wiem, że to jest takie marzenie dla każdego polskiego zespołu. Powiem szczerze, nam przystanek Woodstock marzy się od zawsze i mamy nadzieję, że w tym roku nam się uda wywalczyć pozycję, żeby zagrać na przystanku. Tak naprawdę nieważne na jakiej scenie, ważne, żeby na. A to nie jest trochę tak, że sam występ na przystanku Woodstock może być trochę deprymujący, bo w Polsce zdobyć drugą taką, zebrać tak dużą publiczność gdzie indziej jest już później trudno, więc dla młodego zespołu, chociaż młodego w waszym przypadku to takie dosyć delikatne stwierdzenie, ale debiutującego zespołu, przynajmniej debiutującego płytą, to może być takie niezbyt fajne doświadczenie, bo później, tak jak mówię, ciężko zebrać taką ilość ludzi pod sceną jak na przystanku Woodstock. Jak to jest? To jeszcze zależy, gdzie się zagra na przystanku Woodstock, bo były zespoły, które wygrały w eliminacjach i grały na małej scenie i zasłoniła ich na przykład straż pożarna i nikt ich nie widział, nikt ich nie słuchał i nikogo nie było pod sceną. Więc w sumie to też jest występ na przystanku Woodstock dla namiotów zamkniętych i to też nie o to w sumie chodzi. Fajnie by było właśnie zagrać przed dużą publiką, która przy wszystkim się bawi. Bo to czasami jest ciężko u nas w klubach i nie tylko w klubach, żeby ktoś się zaczął bawić. Trzeba wyjść naprawdę późno i naprawdę procentowa atmosfera musi być, żeby wszyscy naprawdę się bawili szczerze, bez jakichś ogródek śmiesznych. Słuchajcie, zanim przejdziemy do omawiania dalej waszego debiutu, zagramy utwór, żeby nasi słuchacze wiedzieli tak naprawdę, co to jest Jared i z czym to się je. Utwór Książę Roku za chwilę zaprezentujemy. Może powiedzcie parę słów właśnie o tej piosence. Sami ją wybraliście zresztą jako pierwszy numer, który chcecie dzisiaj zaprezentować, więc dlaczego właśnie ten? Książę Roku przede wszystkim jest to utwór, myślę, że dosyć przebojowy i uderzający. Zresztą będzie można posłuchać tak naprawdę, z czego się składa. Wczoraj skończyliśmy zdjęcia do teledysku, który też chcemy, żeby pojawił się już w lutym. Także chcemy dopinać wszystkie kwestie związane właśnie z promocją. Także no jest płyta, musi być teledysk. A utwór wydaje mi się, że jest o pewnych rozterkach, czy też może jakby to nazwać... Pomóż mi, wspomóż mnie.
problemach. Problemach. Zaraz, kto pisał tekst do piosenki? Ja pisałem. No to ty jeszcze lepiej, o czym jest piosenka w takim razie. Nie zapytam cię, jak powstają twoje teksty, bo to się może źle skończyć. To się zawsze źle kończy, jak ktoś się pyta, jak powstają moje teksty do moich piosenek. Tak, Grzegorz. O czym to jest piosenka? Jest to piosenka o dziewczynie, która w sumie nie wie do końca, czego chce. O, właśnie. I tak jak większość dziewczyn teraz jest bardzo zraniona i musi szukać dalej i nie znajduje do końca. I o to chodzi. Książę Roku szuka tego księcia widocznie na dany rok. Je po prostu o zbyt wybrednej kobiecie. No to posłuchajmy piosenki o zbyt wybrednej kobiecie. Ona ma dziurę tam, gdzie było kiedyś serce i sama nie wie, czym zasłonić tam to miejsce. Nie do zrobienia uzupełnić, jaką pustkę jest. Ona ma wszystko zawsze, wszędzie i bez przerwy. Ciągle mówi, że ktoś działa jej na nerwy, nie postrzegając, jak postrzega ją cały świat. Więc wstań i pokaż, na co cię stać, ile jesteś w stanie jej dać. Zanim staniesz się zbędny, jesteś wart tyle, ile miałeś dzisiaj lat. Na ile wyglądałeś jak facet i snów. Ty nie jesteś książę roku. On już ma dziurę tam, gdzie zawsze trzymał portfel. Wciąż nie chce przyznać, że tak wyszło mu na dobre. Rozpamiętując, jak to fajnie było nie mieć szans. Sam nie pamięta, kiedy jeszcze było dobrze. Wciąż musiał słuchać, jak to ona już nie może. Spędzając wieczór, tracąc czasu cały szmat. Więc wstań i pokaż, na co cię stać, ile jesteś w stanie jej dać. Zanim staniesz się zbędny, jesteś wart tyle, ile miałeś dzisiaj lat. Na ile wyglądałeś jak facet i snów. Ty nie jesteś książę roku. Więc wstań i pokaż, na co cię stać, ile jesteś w stanie jej dać. Zanim staniesz się zbędny, jesteś wart tyle, ile miałeś dzisiaj lat. Na ile wyglądałeś jak facet i snów. Ty nie jesteś książę roku. Książę Roku już za nami i tak jak wspomnieliście przed chwilą, do tej piosenki powstaje teledysk, czy też już powstał, czy też część produkcyjna już jest za wami. Wczoraj kręciliście jakieś rzeczy związane właśnie z tym. Powiedzcie coś o pracy na planie teledysku, no bo z tym to nie każdy miał już do czynienia, to musi być, tak mi się wydaje przynajmniej, fajna zabawa. Owszem, powiem, że bardzo fajnie było. Na początku pierwsze ujęcia do tego utworu były na sali gimnastycznej, to w Przylepie, tak? W szkole podstawowej i gimnazjum. Bardzo fajna sala, ale był problem z tym, że akustyka była fatalna. Że jak puszczaliśmy sobie podkład, to podźwięk jeszcze trwał 4 sekundy albo 5. Później, powiem szczerze, po tych 6 godzinach pracy tam, bo to była męczarnia, po prostu no, głowa strasznie bolała. No ale byłem zadowolony, byliśmy wszyscy, że ładne zdjęcia nam wyszły. Było bardzo fajnie. No a wczoraj była druga część już samej tego przekazu. Bo wcześniej nagrywaliśmy razem z instrumentami, a wczoraj same scenki i powiem, no śmiechu było co niemiara. Było bardzo śmiesznie.
Ile trwało tam? 5 godzin? 4? 4 godziny. Nie chcielibyśmy tutaj zdradzać szczegółów tego, jak wyglądała część reżyserska, ale wiemy, że prawdopodobnie nagrabiliśmy sobie i nagrabimy sobie w pewnych sferach. Kręgach. Czyli kontrowersja będzie. Będzie duża kontrowersja, ale tak naprawdę na tym nam zależy, żeby pokazywać, że pewne rzeczy po prostu nie można pewnych rzeczy brać zbyt poważnie ani zbyt mocno do siebie. A jeszcze mam takie jedno, zawsze mam takie pytanie związane już właśnie z kręceniem teledysku, zawsze mnie to zastanawiało, jakie to jest uczucie, no bo ja nie miałem okazji wystąpić w teledysku i pewnie nie będę miał takiej okazji. Jakie to jest uczucie, kiedy wy stoicie jako zespół i udajecie, że gracie? To na początku, to ja wyobrażam sobie tak, że na początku to musi być po prostu straszny śmiech na sali, sami się śmiejecie i ciężko się skoncentrować. To tak wygląda, czy to zupełnie inaczej? Czy to jest pełen profesjonalizm, że przychodzicie, powaga, gracie i kręcicie teledysk? O wiele łatwiej grać, gdy już jest nagrane, więc gramy i nam wychodzi i ja mogę gitarą rzucić w kosmos i gram dalej, jest super, nie muszę trafiać w te struny co trzeba, to jest w ogóle masakra, ja tak to lubię, ja bym tak mógł zawsze. Tak zawsze, to jest najlepsze co może być. Oprócz niego, bo musi grać równo. Tak. Mimo wszystko, no dokładnie. Nie? Dokładnie, a to jest w sumie też najgorzej, bo jak oni udają, że grają, to i tak robię hałas. I zagłuszam podkład, który musimy słyszeć. No. Tak, ale tak się nam to podoba, że między innymi dlatego wydaliśmy płytę, żeby teraz od dzisiaj będziemy grać tylko i wyłącznie z playbacku. O, to jest ciekawy sposób na życie, bo to się nie narobicie, a zarobicie prawdopodobnie. Dokładnie tak, czasem będzie nawet show. Jasne, czasem nawet nie będziemy przyjeżdżać, tylko wyślemy statystów. No i to jest faktycznie jakiś pomysł na życie. Wracając do waszej płyty, ciężko ją przeoczyć ze względu na ładnie wyglądającą okładkę, bardzo też tak, skierowana jest przede wszystkim, mam wrażenie, jednak do mężczyzn, bo mamy tutaj damskie nogi, bardzo zresztą zgrabne nogi. Skąd wziął się pomysł na taką okładkę? Bo okładka to jest zawsze, to jest pomysł wasz, czy fotografa, który robił wam te zdjęcia? To znaczy, większość pomysłów związanych w ogóle z zespołem i tak bierze się z ogółu, czyli z pewnej burzy mózgów. Także nie można tu powiedzieć, czyj to był tak naprawdę pomysł, bo to tak wychodzi tak jakby taka układanka. Każdy po prostu rzuci coś i wychodzi nam z tego jedna całość. Także teraz nawet nie pamiętam, czyj to był pomysł, ale nogi faktycznie są tutaj bardzo ciekawą kwestią, także pozdrawiamy serdecznie Kaję Kasprzyk, której to właśnie nogi widnieją na okładce. Dziękujemy. A wykonaniem okładki zajął się Adam Brożek, także któremu też bardzo serdecznie dziękujemy, bo wygląda to naprawdę... Mnie się podoba, także to chyba najważniejsze. No nie ukrywam, że tak jak powiedziałem, przyciąga uwagę okładka na dzień dobry, to znaczy, że chyba będzie się podobała. Przynajmniej okładka. Co do zawartości, to każdy będzie musiał sprawdzić na własnej skórze, czy też na własnych uszach. No i właśnie, gdzie tą płytę będzie można dopaść? Gdzie ją można zakupić? Jak wejść w jej posiadanie legalnie? Legalnie płytę zakupicie albo zakupicie państwo na naszej stronie, za pośrednictwem naszej strony internetowej jared.art.pl w zakładce sklepik. I tam po dokonaniu paru, po wpisaniu paru informacji o sobie będzie można zamówić płytę bądź za pośrednictwem poczty lub odebrać ją osobiście. Ja tak zakładam, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, że nagranie płyty na pewno było dla was jako zespołu jakieś tam marzenie. Zgadza się? No, nie zaprzeczymy, bo tak jest. To jest pewnego rodzaju podsumowanie tego, co do tej pory tak naprawdę dokonaliśmy i chcieliśmy właśnie, żeby na płycie znalazło się to, z czym można nas tak naprawdę skojarzyć. I tak to właśnie wygląda. Ja tak pytam, to pytanie ma ciąg dalszy też, jakie jest kolejne wasze marzenie jako zespół? Co teraz, jak już jest płyta w ręce, to podbój świata? Tak naprawdę teraz chcielibyśmy się skupić na graniu koncertów, żeby robić tego jak najwięcej, bo chyba dużo lepiej czujemy się na scenie, na żywo, przed publicznością niż w studio. Chociaż to też było ciekawe doświadczenie. Poszło nam to bardzo szybko i sprawnie. Przynajmniej część, w której musieliśmy to nagrać. Gorzej potem było z masteringiem i masterem, z miksem, którym zajął się Paweł. Co dalej możemy o tym powiedzieć? Nie będę o tym opowiadał. Dobrze, ale o naszych marzeniach. Jakie mamy jeszcze marzenia, chłopaki? No, ja
na pewno mieć fajny samochód, nie? Ale czy to jest z płytą związane, to nie wiem. No jak się dobrze sprzeda, to będzie, to będzie dobry samochód. Ale nie wiem, co chłopaki też chcą, bo na przykład chce sławy, no każdy tego chyba chce. No właśnie, a myśleliście, bo tak też się znają często młode zespoły, próbują takiej obrać taką ścieżkę. Niektórzy nazywają to drogą na skróty, niektórzy właśnie skokiem na sławę, wzięciu udziału w talent show jakimś. Braliście to pod uwagę? Jaka jest wasza opinia w ogóle na ten temat? Czy to jest jakaś ścieżka dla młodych zespołów? To super ścieżka dla młodych zespołów, tylko żeby był jakiś talent show muzyczny, a nie rozrywkowy, bo wtedy będzie można grać muzykę, a nie się wygłupiać. I żeby jury też mówiło to, co myślę, nie to, co musi powiedzieć. Byłoby fajnie, a tak to nie, to chyba nie ma sensu, bo była masa zespołów takich, co gdzieś wystąpiło w talent show. I teraz jak patrzymy, albo do nich nawet piszemy, czy chcecie zagrać coś tam z nami, możemy posupportować cokolwiek. Po pierwsze jest zero odzewu, bo oni mają to wszystko gdzieś, a po drugie jak się patrzy na ich nagrania z koncertów, to jest tyle samo osób, co u nas. Więc wychodzi na to, że nic im to nie pomogło, a możliwe nawet, że zaszkodziło, bo im się wydaje, że powinni dostawać duże pieniądze za to, co grają, a nikt im nie chce tego dawać, więc może być to nawet problem, jeśli się pójdzie do takiego talent show. Chyba, że się go wygra. Chyba, że się go wygra, to wtedy już nie ma żadnego problemu, to jest wtedy super, to nic nie trzeba robić, sami wszyscy wszystko za was będą robić. I dają. Dają od razu, nic nie trzeba, naprawdę się starać. Jest fajnie. To słuchajcie, ja jeszcze raz gratuluję wam wydania płyty, bo to jest, uważam, naprawdę wielki sukces i wasza ciężka praca, którą my teraz jako słuchacze możemy docenić. No i życzę wam tej sławy, żeby wam przyszła do was ta sława, żebyście zagrali nawet na dużej scenie na przystanku Woodstock, a co? Niech wam się spełnia. A pewnie, a dziękujemy. Dzięki wam za wizytę. Podejrzewam, że jeszcze spotkamy się przy wielu okazjach. Mam nadzieję, że przy następnej płycie, bo macie już plany na następną płytę. Chodzą już takie wam myśli po głowie. Ja wiem, że to za wcześnie mówić, ale z drugiej strony, czemu nie? No chyba po tej to należy trochę odpocząć. Znaczy... Szczerze, na pewno nie jest to kwestia braku materiału, bo jesteśmy strasznie płodni muzycznie, jeśli mogę użyć takiego słowa. Proszę bardzo. Więc gdybyśmy mieli tylko taką możliwość, moglibyśmy nagrywać płytę za płytą i nie przeszkadza nam to. Nagrywaj, no. Możemy? Tak. Miksuj i masteruj potem to samo. Czyli widzę, że jest, zdania są podzielone co do tego. Dobrze, w takim razie nigdy więcej nie nagramy żadnej płyty. Dziękuję. Proszę. Ale na pewno mamy już faworyta, jeżeli chodzi o drugi singiel. Jeszcze pierwszego nie wypuściliście, a już myślicie o drugim, w przeciwieństwie do ciebie. I ten utwór na zakończenie naszej rozmowy też słuchaczom zaprezentujemy. To jeszcze właśnie trzy zdania o tym utworze, w przeciwieństwie do ciebie. Powiedz o twoim utworze, Paweł. Także to jest mój utwór. Ja to decyduję, jestem liderem w tym zespole. Co? Jest to utwór o takiej przykrej sytuacji, gdzie ktoś musi się jednak wyprowadzić z domu, w którym się mieszkało razem. Się bierze torby, się pakuje i to no, już, nieważne, co się powie, to i tak już nic nie zmieni. Tak adios, amigos. Adios. Płakać, nie opowiadaj o tym. Dobrze, przepraszam. Adios, amigos. To też idealne podsumowanie naszej rozmowy. Jeszcze raz dzięki wielkie za wizytę i za rozmowę. Moimi i waszymi gośćmi był zespół Jared. Dzięki wielkie i do usłyszenia panowie na koncertach. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Pa, pa. Rozmowa Radia Index. Od poniedziałku do piątku o 9:30. Tak żyć. W przeciwieństwie do ciebie ja nie wybrałbym nic. Razem byłoby lepiej, nawet jeśli przez dzień. Ale mówisz nie, ale mówisz nie. W przeciwieństwie do ciebie uczuć mam w sobie sto. W przeciwieństwie do ciebie
ja nie spycham ich w bok. Razem byłoby lepiej, razem miałabyś cel, ale mówisz nie, ale mówisz nie. Nic nas już nie łączy, oprócz czterech ścian i wstyd się przyznać. Jestem taki sam, wzięłaś ile mogłaś, spakowałaś jak dwie torby, dwie torby ty i świat. W przeciwieństwie do ciebie nie napiszę już nic, nic ci już nie zaśpiewam, nie pozwolę ci żyć. W przeciwieństwie do siebie, w podobieństwie do ty, powiem tobie też, powiem tobie nie. Nic nas już nie łączy, oprócz czterech ścian i wstyd się przyznać. Jestem taki sam, wzięłaś ile mogłaś, spakowałaś świat, dwie torby, dwie torby ty i świat. Łączy oprócz czterech ścian i wstyd się przyznać. Jestem taki sam, wzięłaś ile mogłaś, spakowałaś jak dwie torby, dwie torby ty i świat. Najlepsza muzyka w akademickim radiu Intex.